Namaste, moi kochani, Maria Bukardi z tej strony, prosto z Gruzji, u podnóży Kaukazu. Spotykamy się dzisiaj na 96. ceremonii i tak przede mną gruby plet, królowa buław, smakołyki gruzińskiej kuchni, oczywiście wegańskie. I zanim spotkamy się na naszym spotkaniu, chciałabym opowiedzieć Wam troszeczkę o symbolice karty królowa buław. To jest dokładnie ta karta talii Crowley'a, Tarot Tot. I dokładnie ona jest dzisiaj przesłaniem naszej 96. ceremonii. Bardzo, bardzo wyjątkowe przesłanie. Jak wyjść do świata z tym wszystkim, co w Tobie i jak wykorzystać te wszystkie Twoje doświadczenia, które masz już za Tobą i jak wnieść coś do tego bycia tutaj na ziemi, czyli nie tylko jak odnaleźć Twoją drogę serca, ale również jak wykorzystać tą całą mądrość, którą masz już w sobie. Bardzo wyjątkowa symbolika, która ukryta jest w takim prostym obrazku. Wybacz proszę, tutaj ta karta jest troszeczkę uszkodzona, ponieważ ja kiedyś miałam takie lampy solne, a w naszym mokrym klimacie te lampy wydzielały kryształki soli i kiedyś tutaj po prostu wyrosnął taki malutki kryształek i gdy go zdjęłam z tej karty, pozostało takie malutkie uszkodzenie. Czyli królowa buław ma bardzo wyjątkową symbolikę. Jest to oczywiście królowa ognia, czyli tego wewnętrznego ognia. Tak, taki wewnętrzny ogień można również wzmacniać poprzez wegańskie smakołyki. Tutaj w Gruzji mówi się, że krew Gruzina to krew, która jest winem. W rzeczywistości jednak do mojego smaku te wina akurat nie mają nic bliskiego, natomiast te wszystkie słodycze jak najbardziej. Królowa buław, ten wewnętrzny ogień, ona siedzi na ognistym tronie i ma w sobie symbolikę tej laski, która jest symbolem tej wolnej woli, gdzie możemy uderzyć w ziemię, zmienić coś tutaj, wpłynąć na ten świat. Jej ręka spoczywa na głowie leoparda, jednak wcześniej była to czarna pantera. Teraz jest to leopard, najwyższy stopień wtajemniczenia, o czym będziemy dzisiaj mówić na naszej 96. transmisji, dokładnie o godzinie 20:20 czasu polskiego. Po naszym spotkaniu, które trwa mniej więcej godzinę, ta transmisja będzie jeszcze dostępna w archiwum, zawsze można do niej wrócić. Jednak chciałabym, abyśmy się dzisiaj dobrze przygotowali. Królowa buław ma koronę, która łączy ją z wszechświatem. Również jest to to, o czym mówiliśmy na serii naszych 70 spotkań, 70 ceremonii, by nosić głowę wysoko, by nam korona z głowy nie spadła. Jej włosy są takie ogniste, taki symbol mądrości wyższej, tego wewnętrznego ognia, ale kiedyś te włosy były czarne, teraz są jednak ogniste. Zwróć na to uwagę. Co to oznacza? Że przepracowała ona różne wzory, różne programy, które miała w sobie i uzyskała mądrość wyższą. To, co ciemne, to, co czarne, usunęła, przemieniła, przetransformowała. I to jest również dzisiaj przesłaniem naszego dzisiejszego spotkania, aby wykorzystać tą wiedzę, którą zdobyłaś, którą zdobyłeś w ostatnich tygodniach, miesiącach lub latach, by wykorzystać tą transformację. I to niezwykłe zwierzę mocy, leopard, jest również tym zwierzęciem, które pojawia się zawsze w momencie inicjacji, gdy przechodzimy jak gdyby na wyższy poziom, mistrzowski poziom. A jego czarne kropeczki są również symbolem tych wszystkich przepracowanych cieni, tego wewnętrznego cienia, tych wszystkich karmicznych powiązań i karmicznych ograniczeń. Bardzo wyjątkowe, prawda? A to tylko część całej symboliki. Całą resztę opowiem Ci na naszej 96. transmisji. Spotykamy się dzisiaj z Gruzji, z tą wyjątkową energią u podnóży Kaukazu, gdzie połączę się z Tobą w czasie spotkania, chociaż nasza ceremonia dotycząca wolnej woli, tego co w Tobie,
Twoich doświadczeń, Twoich talentów, tych odkrytych talentów, Twojej mądrości wyższej, jak iść dalej i jak ją wykorzystać. Została nagrana już wcześniej, przed moim wyjazdem w magicznej oazie. Dlatego, że nie miałam pojęcia, jak się zaaklimatyzuję tutaj, w tym zimnie, gdzie potrzebny jest gruby pled. Myślę, że kolejna ceremonia odbędzie się tutaj, ale potrzebują troszeczkę czasu, aby przejść z tego tropikalnego klimatu do tego wyjątkowego, zimnego i chłodnego Królestwa Lodu. Do zobaczenia dzisiaj o 20:20 lub później. Twoja Maria Bucardi.